Niezwykłe zdjęcie z kosmosu. Co to za cień na powierzchni Jowisza? Sonda Juno NASA przechwyciła niesamowite zdjęcie Jowisza. Widać ogromny cień Ganymedesa. Sonda kosmiczna Juno należąca do NASA uchwyciła wyjątkowy widok podczas 40. przelotu wokół Jowisza. Padający na planetę gigantyczny cień został wywołany przez jeden z jej księżyców, Ganymedesa. Jowisz posiada największą liczbę naturalnych satelitów. Obecnie znanych jest ich aż 79. Wyjątkowo często zachodzi tam również całkowite zaćmienie Słońca. Jowisz jest największą planetą w naszym Układzie Słonecznym, znajdującą się 778 milionów kilometrów od Słońca. Jest to odległość ponad 5 razy większa niż dzieląca Ziemię od Słońca. Jowisz od lat jest obiektem badań naukowców. Od 2016 rok Trwa specjalna misja NASA mająca na celu obserwację gazowego olbrzyma oraz jego satelitów. Niezwykłe zdjęcie. Spektakularny cień Ganymedesa na Jowiszu ta wyjątkowa fotografia powstała 25 lutego 2022 roku, a następnie została poddana obróbce cyfrowej. W momencie wykonywania zdjęcia sonda NASA Juno znajdowała się w odległości 71 tysięcy km od Jowisza, czyli ok. 15 razy bliżej, niż jego księżyc Ganymedes. Dzięki temu udało się uchwycić wyjątkowe zjawisko. Naturalny satelita rzuca olbrzymi cienie na planetę, widoczny w jej lewej górnej części. Był to 40. Przelot sondy Juno wokół Jowisza, wykonany w ramach trwającej od 6 lat misji kosmicznej. Piąta planeta Układu Słonecznego fascynuje naukowców głównie ze względu na swoją wielkość. Jowisz zaliczany jest do tak tzw. gazowych olbrzymów, jego średnica równikowa wynosi 142 984 km. Jest aż 2,5 razy większy niż wszystkie pozostałe planety Układu Słonecznego razem wzięte. Jest to również trzeci, po Księżycu i Wenus, najjaśniejszy obiekt na naszym niebie. Ganymedes to najpotężniejszy księżyc Jowisza, o gabarytach większych niż Merkury. Jest on oddalony od swojego gospodarza o ok. 1,1 milionów kilometrów. Na orbicie planety znajdują się aż cztery duże satelity, oprócz Ganymedesa są to Calisto, Io oraz Europa. Zaćmienia Słońca na Jowiszu duża liczba księżyców, w tym również tych zbliżonych do Jowisza na mniejszą odległość niż naturalny satelita do Ziemi sprawiają, że znacznie częściej występują tam całkowite zaćmienia Słońca. W ciągu zaledwie tygodnia Ganymedes przemieszcza się pomiędzy Jowiszem a Słońcem jeden raz, Księżyc Europa dwa razy, natomiast Księżyc IO aż cztery razy. Naukowcy z NASA wyjaśniają, że gdyby człowiekowi udało się znaleźć w obszarze zacienionym przez Ganymedesa, mógłby stać się świadkiem jednego z tych całkowitych zaćmień. Oczywiście obecnie jest to z wielu względów niemożliwe. Całkowite zaćmienie słońca widziane z ziemi na ziemi. Całkowite zaćmienie słońca jest niezwykle rzadkim zjawiskiem astronomicznym. Trwa kilka minut i jest widoczne jedynie z niektórych miejsc na ziemi. Ostatnie całkowite zaćmienie słońca miało miejsce w grudniu 2020 rok i było widoczne nad południową częścią Pacyfiku, Chile i Argentyną. Naukowcy wyliczyli, że kolejny raz będziemy mogli je zaobserwować w 2026 rok. Będzie ono widoczne z Europy, między innymi Hiszpanii, Islandii i Półwyspu Tajmer w Rosji.